Bardzo lubię tę końcówkę, ponieważ tu, żeby dogonić piona, trzeba iść w przeciwną stronę niż Czarny Król. A ponieważ nie wiemy, w którą stronę idzie Czarny Król, to czekamy, wyczekujący ruch. I teraz nie ma znaczenia, jak on tu, my idziemy dwa razy szybciej, bo królem robimy jeden ruch, a król i pion robią dwa ruchy. Pion poszedł bez znaczenia, gonimy, dogoniliśmy piona. Teraz król C2 nie pomaga, ucieka pionem. Dogoniliśmy, wygrywamy piona i wygrywamy partyjkę. Bardzo ważna końcówka, bardzo ważna.